Dzisiaj, 13 czerwca, w niedzielę, przypada 120. rocznica urodzin księdza doktora Ludwika Kowalskiego, wieloletniego i wybitnego proboszcza limanowskiego, zasłużonego kapłana żyjącego po dziś w pamięci limanowian i mieszkańców ziemi limanowskiej. Z tej okazji chcemy Państwu pokazać spacer śladami księdza Ludwika Kowalskiego po Limanowej. Ja teraz udam się do Koszar, miejsca urodzenia księdza Ludwika Kowalskiego, aby następnie prześledzić jego drogę życiową, chodząc ulicami naszego miasta. To 20 lat temu, 13 czerwca 1901 roku, w Koszarach, na terenie parafii Łososina Górna, przyszedł na świat Ludwik Kowalski. Młody Ludwik Kowalski swoje dzieciństwo spędził w Koszarach. Tu miał swój dom rodzinny, tu rodzice jego uprawiali pole. Chodził do szkoły powszechnej w Łososinie Górnej. Następnie udał się na naukę do gimnazjum już poza ziemię limanowską. Za mną Państwo widzą kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. W tym kościele został ochrzczony młody Ludwik. Następnie w dzieciństwie i młodości w tym kościele przyjmował sakramenty, był u pierwszej komunii. A gdy skończył studia i został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1926 roku, to następnie swoją pierwszą mszę świętą prymicyjną odprawił właśnie w tym kościele. Tu na cmentarzu w Łososinie Górnej, w tym oto grobie, pochowani są rodzice księdza Ludwika Kowalskiego. Ksiądz Ludwik Kowalski bardzo związany był z rodziną. Jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze bardzo młodym kapłanem. Natomiast, że był związany z rodziną, świadczy o tym fakt, że jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Limanowej wspólnie ze swoją siostrą Agnieszką. W poświęceniach kapłańskich młody ksiądz Ludwik Kowalski pracował jako wikariusz i katecheta, najpierw w parafii w Grybowie, a po kilku latach rozpoczął pracę w Bochni, gdzie był katechetą szkół średnich, a także budował tak zwaną kaplicę szkolną, którą do dzisiaj możemy w Bochni oglądać. W międzyczasie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które zwieńczył doktoratem. Następnie w 1942 roku został mianowany proboszczem parafii w Wierzchosławicach koło Tarnowa. Były to lata okupacji niemieckiej i ksiądz Ludwik Kowalski zaangażował się też wtedy w ruch oporu. Tuż po zakończeniu wojny, w 1945 roku, umiera Wincenty Witos. A że jest to rodzinna parafia Wincentego Witosa, to uroczysty pogrzeb byłemu premierowi II Rzeczpospolitej urządza i płomieniste kazanie wygłasza ksiądz Ludwik Kowalski. W styczniu 1947 roku ksiądz dr Ludwik Kowalski zostaje mianowany proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Gdy obejmuje proboszczostwo w 1947 roku, musi się zmierzyć z wieloma problemami wynikającymi z
sytuacji wynikłych z przejść wojennych i lat okupacji. Musiał się zmierzyć i z problemami społecznymi oraz gospodarczymi na terenie rozległej i bardzo licznej parafii. W okresie tym przychodzi mu się zmierzyć z ograniczeniami, które na kościół nakładają władze komunistyczne w czasach stalinowskich. Z drugiej strony musi się zatroszczyć o rozwój duchowy parafian. Jako gorliwy kapłan i gorący patriota jest prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie Służbę Bezpieczeństwa. Cały czas jest inwigilowany. Pisane są na niego donosy, a nawet zwykła działalność duszpasterska jako proboszcza i administracyjna jest utrudniana przez władze państwowe i Służbę Bezpieczeństwa. Wielkim wydarzeniem jego życia jest koronacja Piety Limanowskiej, która miała miejsce w 1966 roku. To właśnie 11 września 1966 roku na dzisiejszym placu koronacyjnym odbyła się uroczystość, która zgromadziła ponad 120 tysięcy wiernych. Wtedy to właśnie arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła ukoronował koronami papieskimi Pietę Limanowską. Było to wydarzenie, które przyczyniło się do dalszego rozwoju kultu Matki Boskiej Bolesnej i sławy Limanowskiego Sanktuarium zarówno w Polsce, jak i w Europie. Gdy 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża, ksiądz Ludwik Kowalski bardzo się ucieszył, ponieważ koronator Piety Limanowskiej, metropolita krakowski, został papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Gdy w 1979 roku w czerwcu Jan Paweł II przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski, wtedy to w Kalwarii Zebrzydowskiej ksiądz dr Ludwik Kowalski wraz z delegacją parafian limanowskich wręczył szczególny prezent papieżowi Polakowi. Był to napisany przez Władysława Mordarskiego specjalny utwór muzyczny, który został wykonany podczas wręczania, a jego rękopis możemy zobaczyć dzisiaj w Rzymie w Instytucie Jana Pawła II. Jest tam podpisany kustosz Bazyliki Limanowskiej dzisiejszej, wtedy proboszcz limanowski, ksiądz dr Ludwik Kowalski. Ksiądz dr Ludwik Kowalski zapisał się bardzo w pamięci Limanowian i mieszkańców ziemi limanowskiej. Po jego śmierci został po kilku latach upamiętniony, czy to na ścianie limanowskiej bazyliki tablicą epitafijną, czy też przez Radę Miasta Limanowej pierwszej kadencji, która jedną z ulic w centrum miasta nazwała jego imieniem. Gdy latem 1979 roku ksiądz dr Ludwik Kowalski przeszedł na emeryturę, na stanowisku proboszcza w limanowskiej parafii zastąpił go młody wtedy ksiądz Józef Poręba. Ksiądz Kowalski na emeryturze pozostał w Limanowej, mieszkał dalej na limanowskiej plebanii, a przez wiele lat jego gospodynią, tak jak i gdy było już na emeryturze, była jego rodzona siostra Agnieszka. W ostatnich latach swojego życia ksiądz Kowalski podupadł na zdrowiu. Szczególnie w ostatnich miesiącach życia już nie wychodził z plebanii. Mszę świętą odprawiał w jednej z sal plebanii i cierpiał z powodu choroby. W 1983 roku latem najpierw zmarła jego siostra Agnieszka i została pochowana tu na cmentarzu parafialnym, a 18 października 1983 roku zmarł ksiądz dr Ludwik Kowalski.
Jego pogrzeb był wielką uroczystością. Ciało księdza Kowalskiego spoczęło właśnie w grobie wraz z jego siostrą. Jak Państwo widzą, jego grób jest odwiedzany przez Limanowian, ale też mieszkańców okolicy, a mieszkańcy Limanowej i ziemi limanowskiej pamiętają o swoim wielkim proboszczu.